Prezes Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje spotkanie z mieszkańcami polskich miast. Tym razem odwiedził Częstochowę, gdzie w auli Uniwersytetu Jana Długosza spotkał się ze swoimi zwolennikami. Podczas wizyty odniósł się m.in. do problemów z zakupem węgla, aktualnej sytuacji politycznej w kraju w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Odpowiadał także na pytania zgromadzonych, deklarując m.in. pracę nad ustawą mającą umożliwić wykup mieszkań komunalnych przez ich lokatorów, a także konieczności wprowadzenia reform w służbie zdrowia, tak aby dostępność do lekarzy była lepsza niż dotychczas.